obrazku. Witam serdecznie. Zaczęliśmy dzisiaj we wtorek. Troszeczkę jeszcze chłodniejszy wtorek, troszeczkę pogoda nam daje odpocząć, ale już niedługo zaczną się upały, dlatego jeszcze dzisiaj kto może myśleć i jest w stanie, zapraszam do konkursu, bo mamy bardzo trudny konkurs na dzień dobry. Proszę bardzo, już możecie się zastanawiać, szukamy słowa ośmioliterowego. Pierwsza z tych ośmiu liter to literka K. Kolejne, dopasujcie, no tak, żeby było sensowne słowo. Rzeczownik może być w liczbie pojedynczej, może być w liczbie mnogiej, ale no, zacznijmy od tego, potem będę dalej wyjaśniać. Już teraz do wygrania 300 zł. Kto ukończył 18 lat, już może do nas się zgłaszać. Macie na dole ekranu dwa numery telefonów. Trzeba pod któryś z nich zadzwonić i trafić na otwartą linię. I to się naprawdę udaje. Wielu osobom w każdym programie się udaje, więc spróbujcie. Pamiętajcie, że płacicie za każde połączenie, również tak takie, które nie trafi na otwartą linię, ale to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. A jeśli trafisz na otwartą linię, to automatycznie trafiasz na antenę. Jeśli podasz dobrą odpowiedź, wygrywasz pieniądze. Wszystkie pieniądze wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Regulamin naszego programu został zatwierdzony przez Izbę Celną i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tę Izbę. Więcej szczegółów, cały nasz regulamin, wszystkie podpunkty są na stronie www.tvn.pl. Kto ma ochotę, może sobie się z nimi zapoznać, ale teraz proponowałabym już przystąpić do gry, bo konkurs, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo trudny. Potem będzie coraz trudniej. W ogóle może się okazać, że w którymś momencie staniemy w miejscu i nie będziemy mogli pójść dalej. Przewidzieliśmy 5 etapów tego konkursu, zobaczymy jak to będzie, ale pierwsze słowo no, na pewno najłatwiej znaleźć, z tym, że trzeba policzyć, bo słowa krótsze, 4-5-literowe, no to mówiąc je już wiemy, jesteśmy w stanie ogarnąć myślami, ile mają liter. Natomiast takie długie słowo jak 8-literowe, no to chyba trzeba jednak na paluszkach poskładać te wszystkie literki, ale może to się jednak uda. Kto ma ochotę na 300 zł, już może je wygrać, to są gwarantowane pieniądze. No i kto zacznie tę naszą dzisiejszą wtorkową zabawę? Kto zacznie ten nasz konkurs? Zapraszam serdecznie. Halo, drodzy Państwo. Ja wiem, że godzina taka, w której to no, dużo rzeczy do zrobienia pewnie jest. A to dom ogarnąć, a to o obiedzie pomyśleć, a to zakupy zrobić, ale może jednak ktoś tam przed telewizorem się przechadza. To zapraszam serdecznie. Może być dodatkowych 300 zł. My wszystkie pieniądze wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tutaj Sebastian Wójtek. Cześć Sebastianie. Ile masz lat? 7. Sebastianie, to za mało. Jest ktoś dorosły obok ciebie? Chyba nie ma. Ojej, no przecież mówiłam. Sebastianie i wszyscy inni. Tylko osoby, które ukończyły 18 lat, mogą grać w naszych konkursach, mogą się do nas zgłaszać. Młodsze oczywiście mogą oglądać, ale bardzo proszę, nie bierzcie telefonu do ręki. Teraz nie dzwońcie pod żaden z tych dwóch numerów, tylko osoby pełnoletnie. No to czy jest jakaś osoba pełnoletnia, która by rozpoczęła ten nasz konkurs? Słowo ośmioliterowe na literę K. Rzeczownik, czyli coś albo ktoś. Może być w liczbie pojedynczej, może być w liczbie mnogiej. Nie jest łatwo już teraz, a będzie coraz trudniej, ale może, o, może jednak, halo. Dzień dobry. A ile masz lat? A w którym roku się urodziłeś? W którym? A nie, nie, ja wiem, że są wakacje, ale umawiamy się, że już tego nie robimy, dobra? Bo my i tak mamy na to sposoby, i tak po programie każda osoba, która wygrała, jest sprawdzana, jej dane są weryfikowane, więc naprawdę nie dzwońcie, bardzo was proszę, dajcie szansę starszym, dajcie starsi, musicie do przodu przejść, bo młodzież was przegania. Tylko osoby pełnoletnie, bardzo proszę, no zaczniemy czy nie zaczniemy ten konkurs? Kto wreszcie zaproponuje słowo, które będę mogła wpisać w naszą tablicę, w nasze kratki. Słowo ośmioliterowe na literę K. No daję jeszcze jedną szansę, słuchajcie, do 3 razy sztuka. 300 zł czeka. Wyślemy te pieniążki do następnego wtorku. Dzisiaj jest 20 dzień lipca, to za tydzień będzie 27 dzień lipca, czyli jeszcze w lipcu powinny być do dyspozycji.
300 zł na zakupy. No może wreszcie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jak miło mi panią słyszeć. Proszę podać odpowiedź. Kaskader. Kaskader, K-S-K-A-D-R. Bardzo dobrze, wygrała pani 300 zł. Gratuluję i pozdrawiam. I teraz uwaga. Następne słowo jest warte 500 zł. Ja wpiszę kaskadera i już wiemy, że na miejscu drugim nigdzie nie może się pojawić litera A. Tutaj nie może się nigdzie pojawić litera S, bo się tworzą kolumny pionowe i w tych kolumnach pionowych litery nie mogą się powtarzać. Kaskader. Oto pierwszy wyraz. Pani wszystko zaczęła. Jeśli nam się nie poukłada, to do niej miejcie pretensje. Jakie następne słowo? Rzeczownik ośmioliterowy. Na pewno jest już dużo trudniej, bo jest bardzo dużo liter, które musicie sprawdzić. Bo w kolumnach pionowych, tak powstają te kolumny pionowe, ta się zaczyna od literki A, ta od S, ta od K, nie mogą się powtarzać litery. Więc znajdź, drogi widzu, pełnoletni, dzisiaj chyba będę to powtarzała częściej niż zwykle, znajdź, drogi widzu, pełnoletni słowo ośmioliterowe, a potem sprawdź każdą literkę, oczywiście poza... I mamy konkurs. Konkurs, który jest konkursem bardzo, bardzo trudnym, dlatego już szybciutko przypominam, o co w nim chodzi. Szukamy teraz trzeciego słowa w naszych kolumnach, które mają dzisiaj... ośmioliterowe słowa wpisywane. Wszystkie te słowa zaczynają się od literki K. Mamy już kaskadera i kierowcę. Podając kolejny wyraz ośmioliterowy na literę K, musicie zwrócić uwagę, czy litery po kolei w tych kolumnach pionowych nie powtarzają się z tymi, które są powyżej. Czyli w następnym słowie na pewno nie może już być I ani A na miejscu drugim. I tak dalej, trzeba sprawdzić każdą jedną literkę, ale za to do wygrania 1000 zł. To są pieniądze, które zapłacimy. Pieniądze gwarantowane, takie wysokie w trzecim etapie takiego konkursu, no dlatego, że ten konkurs jest taki trudny. Jeśli ktoś dopasował słowo, to niech się zgłasza. Zapraszam osoby pełnoletnie z telefonem. Numery, pod które dzwonicie, są na dole ekranu. Płacicie za każde połączenie, również takie, które nie trafia na antenę, ale to jest opłata za połączenie, nie za czas jego trwania. A nagrody wszystkie, bo za te dwa słowa już udało się zdobyć nagrody i następne będą jeszcze dzisiaj, bo w końcu mamy tych pieniędzy sporo do rozdania. Wszystkie nagrody wyślemy w ciągu 5 dni roboczych. Czy podczas przerwy udało się komuś wymyślić słowo? Teraz niech sprawdzi, bo nie widzieliście w czasie przerwy literek, więc sprawdźcie sobie, bo mnie się udało. Przyznam się, że tak, jest wyraz, który dopasowałam. Kto ma jakieś słowo, niech sprawdzi każdą jedną literkę, bo szkoda by było, żeby te pieniądze, których naprawdę jest sporo, dzisiaj jakoś tak dziwnie wam się prezentują, te nasze zasoby finansowe. Ale rozdajemy je, na pewno dotrą normalne, prawdziwe pieniądze, które będzie można wydawać i kupować i korzystać z nich. Może już w przyszłym tygodniu będą do dyspozycji, bo my je wyślemy do wtorku następnego. 1000 zł za kolejne słowo. Czy komuś też udało się dopasować wyraz? Bardzo jestem ciekawa, jaki? 1000 zł czeka. No i ciekawa jestem, czy po wpisaniu tego trzeciego słowa będziemy w stanie grać dalej. Czy będą jeszcze wyrazy, które będzie się dało tutaj wpisać tak, żeby te literki wszystkie pasowały. No i oczywiście to musi być sensowny wyraz i na dodatek rzeczownik, bo przyszło mi do głowy parę przymiotników, ale przymiotników nie bierzemy pod uwagę. Na przykład wyraz kolorowy mi przyszedł do głowy, ale on być nie może, bo to jest przymiotnik, a pytamy tylko o rzeczowniki, czyli coś albo ktoś, ale mogą być imiona. To może jest ułatwienie. Nie mogą być nazwy własne, nazwy firm, to oczywiste chyba, mam nadzieję, że sami to wiecie. Jakie słowo jest warte 1000 zł według ciebie? Jaki masz wyraz? Sprawdź każdą literę, nie tylko drugą, bo to tak zwykle się dzieje, że tu mamy, wiemy, że nie ma być
na K, na ki, potem może na ko, albo na ku. Jak już tylko coś ułożymy, policzymy, że jest 8 liter, to świetnie. A tu się może okazać, że któraś tam z kolei literka się powtórzy i nie świetnie. Bo świetnie będzie wtedy, kiedy ktoś wygra 1000 zł. No! Halo? Dzień dobry. Halo. Proszę podać odpowiedź. Kółeczko. Kółecyzyko. Bardzo dobrze! 1000 zł zdobyte! Gratuluję, pięknie. Dziękuję bardzo. Kółeczko. Jeszcze raz sprawdziłam. Tak, wszystko pasuje. Wszystkiego dobrego życzę. Miłego wydawania 1000 zł. A my teraz gramy o 1500 zł za kolejny wyraz, ale najpierw kółeczko wpisuję. Koło, więc kółeczko, kuły, e, jeszcze raz. Mam nadzieję, że usłyszę dobrą odpowiedź. Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, czy to jest osoba pełnoletnia? Tak. Proszę podać odpowiedź. Kucharki. Nie może być. A. Kucharki, proszę spojrzeć. Tu jest literka A. K-u-h-a. Byłoby powtórka. Ryky. Druga literka się powtarza. I. To co? Dajemy jeszcze szansę komuś? Kucharki nie mogą być. No dobrze, to jeszcze czekam na odpowiedź. Może jeszcze jednak ktoś coś innego dopasował. Dobrze? Jeszcze momencik na to, żeby ktoś inny podał odpowiedź. Kucharki nie pasują. Trzeba sprawdzić każdą literę. Każdą, nie tylko pierwsze, dwie, trzy. Nie może się powtórzyć żadna litera w kolumnach pionowych. Gdybyśmy tu mieli wyraz kucharki, ten, który pani zaproponowała, kuchy, a by się powtórzyło, bo w słowie kaskader jest na tym samym miejscu, a. Musicie sprawdzić każdą literę. Dobra, w takim razie dodatkowa runda, dodatkowa szansa. 2500 zł. 2500 zł. Dorzucamy jeszcze 500 zł. Pełni wątpliwości, czy to się uda, ale mam nadzieję, że tak. Jeśli ktoś ma słowo, dopasuj każdą literę, sprawdź każdą literę i zgłoś się. Nie jest łatwo. Ten telefon ostatni był na to dowodem. Ale no może jednak. Ktoś na pewno zasłuży na te pieniądze. Jeśli uda się dopasować słowo, 2500 zł. Będzie to rekompensata za ten trud. Przed chwilą była pomyłka, niech już więcej się nie zdarzy. Dlatego jeszcze raz proszę, sprawdźcie każdą literę. Zapraszam osoby pełnoletnie. Macie na dole ekranu numery, pod które można telefonować. Proszę pamiętać o tym, że płaci się za każde połączenie, również takie, które nie trafia na antenę, ale to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. Czyli nawet jeśli pogadamy ze sobą dłużej, nie zapłacicie za to więcej. Wszystkie nagrody wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. No, 2500 zł. To już jest duża nagroda. Duża kwota pieniędzy, która na pewno zmieni w jakiś sposób Twoje życie. Mam nadzieję, że na lepsze. Tak się umawiamy, dobra? Że tylko na lepsze. Przed chwilą usłyszeliśmy słowo, które nie pasowało do konkursu. Choć był to wyraz na literę K, miał 8 liter, ale aż 2 literki się powtarzały. No dobrze, to jest dodatkowa runda, to jest dodatkowa szansa. Może się nie uda, a może jednak się uda. Dlatego odliczę tym razem od 5. Daję Wam jeszcze mniej czasu na to, żeby zakończyć ten konkurs. I czekam na telefon. Uwaga! 5. Dodatkowa szansa.
za to, że była pomyłka, ale też z drugiej strony podnieśliśmy nagrodę, żeby może jednak zmobilizować do tego, żeby wymyślić to słowo. Szkoda byłoby nie rozwiązać tego konkursu. Trzy. Teraz musisz mieć już to słowo i dzwonić do nas. Może, nie wiem, jedna, dwie osoby tylko dały sobie z tym radę, ale jeśli tak jest, to dajcie nam o tym znać. Dwa. Kończymy konkurs. Dodatkowa runda, dodatkowa szansa na jeszcze większe pieniądze. Ale już nie ma czasu. Jest 2-1. I mamy telefon. Czy uda się tym razem? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie ma pani słowo? Kryształ. 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 Dobrze! Dobrze! Pasuje! 2500 zł to już pani pieniądze. Gratuluję! To nie było łatwe. Wszystkiego dobrego. Następny konkurs przed nami. Zapraszam. Tablica wyjeżdża, nie gramy dalej. Och, jakie to było trudne. A teraz może coś łatwiejszego, ale dużo pieniędzy do zdobycia. 1500 zł. Taka nagroda na początek. Szukamy nazw ptaków. Na tej tablicy wśród tych wszystkich liter są ukryte nazwy ptaków. One są wpisane poziomo albo pionowo. One już są wpisane. Trzeba je odszukać. Nie wymyślać, nie kombinować, nie dobierać liter, tylko odnaleźć te nazwy, które już są wpisane. Ale oczywiście oprócz tych nazw jest masę niepotrzebnych liter, które sprawiają, że jest bałagan. Jeśli widzisz nazwę ptaka, zadzwoń, bo możesz wygrać 500 zł. Nazwy są wpisane poziomo albo pionowo, ale pamiętajcie, że może być również ptak słowo wpisane. Czyli z góry do dołu do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że tak się czyta wyraz, ale może być też odwrotnie, czyli z dołu do góry. Z lewej strony na prawą w poziomie, ale również odwrotnie. Dlatego sprawdź każdy rząd, każdą kolumnę w obie strony. Jeśli widzisz nazwę ptaka, 500 zł może być twoje, halo? Tak, słucham, bażant. Dzień dobry, bażanta pani wypatrzyła. Dobrze, dobrze, jest rzeczywiście na samej górze, świetnie, 1500 zł dla pani, gratuluję. Ślicznie. I następną osobę zapraszam, albo już kogoś, kto dzisiaj wygrał, bo możecie dalej powiększać swoją nagrodę, 600 zł za następne słowo. 600 zł, taka sama zasada, szukamy kolejnej nazwy ptaka, tylko nazwy ptaków, jeśli widzimy tu jakieś inne słowo, to dzisiaj mu dajemy spokój, tylko nazwy ptaków. Tutaj nie ma pomyłek, też pamiętajcie o tym, bo czasami zastawiamy na was sidła, pułapki, że są słowa, które są wpisane z błędem, ale tu dzisiaj w tym konkursie nie ma. Nie, już żeśmy się namęczyli tyle przy tym pierwszym konkursie, że teraz potrzeba trochę oddechu. Jaką jeszcze widzisz nazwę ptaka, drogi widzu pełnoletni, bo mamy mało czasu, a pieniędzy na dzisiaj jest jeszcze sporo do rozdania. Dlatego śmiało, kto dostrzegł nazwę, tak jak pani dostrzegła bażanta, ale mogą być też inaczej wpisane. Pamiętajcie, mogą być też pionowo. 600 zł teraz do wzięcia. Komu się to uda? Jest telefon. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać nazwę. Kos. Jeszcze raz? Kos. Kos. Kos jest, tak. Pod bażantem jest kos. Dobrze. 600 zł dla pani. Gratuluję. Pozdrawiam. I teraz uwaga. Szukamy następnej nazwy, która jest już warta 700 zł. Co wy na to? 700 zł. Jeszcze więcej pieniędzy. Oczywiście będzie coraz trudniej, bo im więcej tych słów zaznaczymy na tej naszej tablicy, to trudniej się szuka nowych, ale myślę, że warto. 700 zł to jest jedna
nagroda z tej całej puli nagród, która jest przeznaczona na dzisiejszy program, a w ogóle w całej loterii Granie na ekranie mamy aż 1 000 000 złotych do rozdania. I codziennie wiele tysięcy z tych pieniędzy do Was wędruje. W każdym programie wygrywacie. I dzisiaj też tak się będzie, mam nadzieję, do samego końca naszego programu działo. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i widzisz nazwę ptaka, to zapraszam serdecznie. Ktoś się dał zaprosić. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Jaką nazwę pani odnalazła? Gawron. Gawron. Gdzie mamy gawrona? Gawron, gawron. Do tablicy. Jest. Jest, rzeczywiście. A, od dołu, dlatego go nie mogłam tak łatwo znaleźć, bo tak napisane. Gratuluję, wygrała pani pieniądze, a teraz następne. Już czekają. I teraz uwaga, 1000 złotych. 1000 złotych. Pamiętajcie, bo coraz więcej tych słów nam tutaj się zaznacza na tej naszej tablicy, że nadal możecie korzystać z tych liter, które tworzą słowa bażant, kos, gawron, bo być może któraś literka jest jednocześnie literą następnego słowa. Gdzieś się krzyżują. Albo ostatnia litera jakiegoś wyrazu jest pierwszą następnego. Tu jest duże tempo. O, teraz mam nadzieję łatwiej Wam się szuka. Duże tempo, co chwilę ktoś jest na antenie, co chwilę ktoś wygrywa, więc bądź szybki. Szybki jak strzała, twardy jak skała. Jaką następną nazwę odnajdziesz? Za jaką nazwę zapłacimy 1000 złotych? Coraz mamy mniej czasu do końca. Tysiąc złotych, już teraz do wygrania. Udało się wygrać za słowa bażant, kos, gawron. Widzicie, że gawron jest napisany odwrotnie. Tak też szukajcie tych słów. Tu nie ma pomyłek, nie ma błędów, nie ma słów napisanych z błędami, więc jeśli widzisz nazwę, to możesz być pewien, że to jest dobre słowo. Dzwoń. Dzwoń i wygraj. No, skąd ta przerwa? Gotowy do tego, żeby wygrać 1000 złotych? To działaj, łap za telefon. W każdej chwili twoje połączenie może trafić na otwartą linię. 1000 złotych do wzięcia za następną odpowiedź. Już 3 osoby w tym konkursie wygrały. I mamy kolejne połączenie. Halo? Tak. Dzień dobry, witam. Jakie słowo pani znalazła? Gołąb. Gołąb, tak, ja też go wypatrzyłam, jest tu, po tu. Świetnie, jest 1000 złotych, gratuluję, pozdrawiam. I teraz uwaga, zmieniam zasady. 2000 złotych za dwie nazwy, a za jedną 1000. Jeśli komuś nie chce szukać dwóch nazw, to może wygrać za jedną nazwę, za jedno słowo, które jest nazwą ptaka, 1000 złotych. Ale jak się komuś chce, to 2000 przy okazji jednego telefonu możesz wygrać, podając dwie nazwy ptaków. Mamy zaznaczone już bażant, kos, gawron i gołąb. Za te słowa już drugi raz nie zapłacę. Mamy coraz mniej czasu do końca. Myślę, że warto pospieszyć się. Znajdź dwie nazwy, możesz wygrać 2000 zł. Jeśli masz ten kłopot, znajdź jedną nazwę, możesz wygrać 1000 zł. A co? No jest okazja do zarobienia pieniędzy. To dlaczego z niej nie korzystać? No przecież to naprawdę duża kwota. 2000 zł to już jest bardzo duża kwota pieniędzy. Jasne, że nie uda się każdemu, że to... No ale trzeba próbować, bo każdy może wygrać. Każda osoba pełnoletnia. Każdy, kto weźmie telefon, może właśnie teraz wykręca ktoś do mnie pod jeden z naszych dwóch numerów i już za chwilkę usłyszę go na antenie. 2000 zł są przygotowane te pieniądze. 1000 zł za jedną nazwę, 2000 za dwie nazwy. Już dzisiaj była taka duża jedna nagroda. Teraz po raz kolejny szansa wygrania no naprawdę znacznej kwoty. Wyślemy je do następnego wtorku. Czyli jeszcze, no mam nadzieję, jeszcze w przyszłym tygodniu będą do dyspozycji. No śmiało. Jedno słowo 1000 zł, dwa słowa 2000. Szukamy nazw
ptaków. Czy masz propozycję? Czy znalazłeś chociaż jedno słowo? Jeśli tak, to dzwoń, bo już teraz ktoś może być na antenie. Już teraz, tak jak wszystkim tym, którzy dzisiaj się do nas dodzwonili, którzy trafili na otwartą linię i tobie może się udać. Tylko musisz wziąć telefon, wykręcać jeden z naszych dwóch numerów, bo nie ma innego sposobu. Tysiąc złotych albo 2000. Jedną nazwę ja widzę. No, pewnie jakbym poszukała jeszcze, to i druga by się znalazła. A ty ile masz nazw przygotowanych? Jedną czy dwie? Czy wygrasz 1000 czy 2000? No, myślę, że można się pokusić o tę większą nagrodę. No, dobrze, lepiej wygrać 2000 niż 1000. Ale jeśli ci się nie udaje znaleźć drugiej odpowiedzi, no to oczywiście jasne, że lepiej wygrać 1000 złotych niż nic. Jest telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. Ile nazw pani znalazła? Pelikan i szpak. Pelikan i szpak, czyli jeśli to są szpak, jest, widzę. Pelikan też jest, dobrze. 2000 dla pani, gratuluję. Wszystkiego dobrego. Wysyłamy do następnego wtorku, pozdrawiam. Uwaga, zmiana, kolejna zmiana w tym konkursie. Kolejna zmiana nagród na lepsze. Za dwie nazwy zapłacę 4000 złotych. 4000 złotych za dwie nowe nazwy ptaków. Bo mamy już zaznaczonych ich parę, drugi raz za to samo słowo nie płacę. Mamy już bażanta, kosa, gawrona, szpaka, pelikana i gołębia. Czy widzisz jeszcze jakieś nazwy? Za dwie nazwy płacę 4000 złotych. A za jedną 1500. Zapraszam, zapraszam osoby pełnoletnie, ale szybciutko was zapraszam, bo mamy malutko czasu. Numery telefonów, telefonujecie, pamiętajcie, że płacicie za każde połączenie, również takie, które nie trafi na antenę, tyle samo jak za to, które trafi na antenę. Zawsze jedna opłata. Wszystkie pieniądze dzisiaj zdobyte wysyłamy do następnego wtorku, czyli do 27 dnia miesiąca lipca. Poszukujemy kolejnych dwóch nazw. Jeśli masz problem i nie udaje ci się znaleźć dwóch, a masz jedną nazwę ptaka, to możesz wygrać 1500 zł. To też jest dużo. Przyjrzyj się uważnie. Przypominam, że słowa są poziomo i pionowo wpisane. Myślę, że 4000 są w zasięgu twojej ręki. Przyjrzyj się. Czytaj te litery, próbuj składać z nich słowa w poziomie i w pionie. Udało się. Czekam na telefon. No, kończmy, kończmy, bo czasu coraz mniej. Jedna nazwa 1500 zł, dwie nazwy 4000 zł. Bardzo duża nagroda. To jest koniec programu, musimy już kończyć. Ale jeszcze dzisiaj można wygrać pieniądze. Mam nadzieję, że ktoś wygra tę większą nagrodę, bo to jest możliwe. Przypatrz się uważnie i znajdziesz jedną i drugą nazwę. No, teraz to już po prostu walka z czasem. Słuchajcie, to ja na koniec programu zmieniam zasady. Zmieniam nagrody, rozdaję wszystko, co nam zostało, bo już nie zdążymy więcej, dlatego teraz w tym etapie zapłacę 6300 zł za dwie nazwy. Ojejku, jak dużo pieniędzy.
Za jedną nazwę 2000 zł, za dwie nazwy 6300 zł. I wiem, że jesteś w stanie odnaleźć dwie nazwy. Strasznie duża nagroda. 6300 zł wyślemy do następnego wtorku. To największa nagroda do tej pory w tym tygodniu. W ogóle nie przypomnę nam sobie, żebyśmy rozdali kiedyś takie duże pieniądze. Pewnie, no tak, w pierwszym konkursie było mniej słów, był jeden etap mniej. No dobrze, rzucamy wszystko na szale, bo nie mamy już czasu na nowe konkursy, na nowe etapy. To jest koniec programu, słuchajcie, liczę od 10 i kończymy, dobra? Dwie nazwy 6300, jedna nazwa 2000, szukamy ptaków. 10, 9, 8, 7. Kto będzie tym szczęściarzem? Taką nagrodę możesz zdobyć. Konkurs, no, może jest nieco trudniejszy niż był na początku, ale ten konkurs, mówię o tym jednym konkursie. Ale są do znalezienia te dwie nazwy. To jest naprawdę w zasięgu twoich możliwości. 6, odliczam do końca programu. Kończy nam się czas. 6300 zł. Trzymam kciuki, żeby się udało. Pięć. Znajdź dwie nazwy ptaków i szybciutko dzwoń. Było 5, jest już 4. Pamiętaj, że jeśli nie udało się raz zadzwonić, możesz spróbować raz jeszcze. Wiesz, ile to kosztuje. Teraz, jeśli dostaniesz się na antenę i podasz dwie nazwy, wygrasz 6300 zł. Więc warto się postarać. Tym bardziej, że to jest koniec programu. Było już 4, teraz jest 3. Kto ukończył 18 lat? Kto teraz pełnoletni patrzy w telewizor? Jednej osobie się uda. Każdy z was może być tą jedną osobą, tylko trzeba spróbować. To ty możesz być tym kimś, kto mi poda dwie nazwy i wygra 6300 zł. Ale szybciutko. Było 3, 2... Już jestem gotowa, żeby odebrać telefon. Powiedziałam już 2. 1. Uda. 6300 zł. Którą nagrodę wybierasz? Czy 6300, czy 2000? 2500, bo nie, 2000. Tak żeśmy podzielili te pieniądze. Za jedną nazwę 2000 to już jest bardzo dużo, ale za dwie, dwa, nawet nie dwa razy, trzy razy więcej i jeszcze trochę, bo 6300 zł. Słuchajcie, kończymy odliczanie. Było 3, 2, 1. Kończymy program. 0. Skończyłam odliczanie. Teraz czekam na twoją odpowiedź.
Jeśli masz chociaż jedną nazwę, jeśli znalazłeś chociaż jedną nazwę, taka, to mam nadzieję, że masz telefon w ręce i wykręcasz któryś z naszych numerów. To jest ostatni moment. Już się nie wahaj, już się nie zastanawiaj, czy warto. Kończymy program, więc to jest ostatnia chwila, kiedy ktoś na pewno się dodzwoni. No. No, słuchajcie, bo to już sekundy do końca. No, drodzy Państwo, kończymy, naprawdę. Czas minął. Próbuj do ostatniej chwili. Jest, jest, ktoś jest na antenie. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień pani. Dobry. Proszę podać odpowiedzi. Żuraw i bocian. Żuraw jest, bocian jest! Wygrała pani 6300 zł. Rozdaliśmy wszystkie pieniądze. Gratuluję. Już za chwilkę o godzinie 12:15 na kanale TVN7 Apetyt na kasę. Do zobaczenia.